Zapraszam do złożenia kwiatów księdza arcybiskupa Mieczysława Cisło. W imieniu prezydenta elekta Andrzeja Dudy wiązankę składa pani Małgorzata Sadurska wraz z przedstawicielami rodzin smoleńskich. Wiązankę składa senator Jerzy Chruścikowski. Wiązankę składa poseł Krzysztof Michałkiewicz w imieniu wszystkich posłów i senatorów. Wiązankę składa Światowy Związek Żołnierzy AK Koło w Świdniku. Wiązankę składa Lubelskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Wiązankę składa Świdnickie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Wiązankę składa wiceprezes Ruchu Narodowego pan Marian Kowalski z małżonką. Wiązankę składa Wojewódzki Powiatowy Związek NZZ Rolników Indywidualnych Lublin. Wiązankę składa Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NZZ Solidarność Marian Król z zarządem. Wiązankę składa oddział NZZ Solidarność w Lubartowie. Wiązankę składa NZZ Solidarność WSK PZS. Wiązankę składa Rodzina Katyńska w Lublinie. Wiązankę składa Rodzina Smoleńska w Lublinie. Wiązankę składa Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka Strzelec w Świdniku. Wiązankę składa Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku.
Marek Kwieciński. Wiązankę składa Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Świdniku w osobie pani dyrektor Ewy Brachman. Wiązankę składa Państwowa Inspekcja Pracy w Lublinie. Wiązankę składa Akcja Katolicka Parafii Świętego Józefa w Świdniku. Wiązankę składają mieszkańcy Jakubowic. Wiązankę składa honorowy Komitet Budowy Pomnika Smoleńsk 2010. Wiązankę składa jednostka strzelecka Strzelec 2063 Świdnik imieni sierżanta Józefa Franczaka, pseudonim Lale. Tych z Państwa, którzy nie zostali wpisani, zapraszam do złożenia kwiatów. Zapraszam Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Świdniku do złożenia kwiatów. Zapraszam Wspólnotę Świdnicką do złożenia kwiatów. Zapraszam wszystkich mieszkańców Świdnika, którzy mają kwiaty do złożenia kwiatów. Marian Smalec, który przyjechał do nas z Australii specjalnie na tę uroczystość.